Aloha, czyli zbliżamy się troszkę do końca tego naszego pobytu tutaj. Poznawaliśmy te pradawne sekrety Polinezji i Hawajów, związane z tą tajemnicą siedmiu hawajskich bogiń, czyli cudownych życiodajnych energii. To, co jest później, powiedzmy, że nieświadomie, często jest to trochę odejście od tego, co było pierwotne, proste i naturalne. W tym przekazie, który był kierowany zawsze do ludzi, jak my możemy żyć, aby być spełnionymi, szczęśliwymi, radosnymi, żyć w zdrowiu, szczęściu i obfitości. Więc to jest tajemnica wielu, wielu przekazów na świecie. Między innymi tego przekazu tych siedmiu hawajskich bogów. Dzisiaj docieramy do tego ostatniego sekretu. On jest związany taką bardzo już w ogóle zapomnianą boginią Puli. Jeśli spojrzycie na te siedem jakby później, w cudzysłowie, zasad Puny, to zobaczcie, że ta mądrość jest bardzo, bardzo prosta. Mówi o tym, że cała moc jest w nas, że moment kreacji jest tu i teraz, że każdy z nas posiada tą moc, że istnieją sposoby z powrotem skumulowania swojej olbrzymiej mocy many w sobie. I istnieje ta wielka, wielka tajemnica kreacji tu i teraz. Jest taka dość długa legenda hawajska. Powiem tak syntetycznie. To jest coś takiego bardzo ciekawego, dlatego że dzisiaj ta siódma bogini Huli jest związana z taką zasadą Pono. Jest związana z tajemnicą pewnej przestrzeni, która nazywa się Po. Przestrzeń jest to nasz nie tylko naturalny świat, który jest tutaj, ale jest to jakby nasz naturalny stan. W tym świecie jest wszystko, co jest nam potrzebne. A więc w tej legendzie polinezyjskiej mówi się o pewnych takich łodziach, bo oni żyli nad wodą, że stoi bardzo dużo łodzi przy brzegu oceanu, które mogą nas zawieźć do tej przestrzeni Po. Ale równocześnie, tak jakby na piasku, na plaży stoją inne łodzie. I w tej legendzie jest tak, że ludzie w ogóle nie wsiadają do tych łodzi, które stoją na oceanie, które mogą momentalnie przenieść nas do tej przestrzeni Po, tylko że tak jakby ludzie wsiadali do takich trochę innych łodzi, które unoszą ich w tak zwaną przestrzeń niebiańską. Ale że wsiadanie do tych łodzi niebiańskich jest taką trochę naszą zgubą. Ten motyw pojawia się wszędzie. Dlaczego jakby Budda, Jezus czy ci nauczyciele, czy przedtem mówiły to kobiety, dlaczego jest tak, że niby wąska jest brama, która prowadzi do wewnętrznego królestwa, a bardzo, bardzo szeroka jest brama, która prowadzi na zatracenie własnej mocy czy własnego światła. Dlaczego ludzie chętnie wsiadają do tych łodzi niebiańskich, które powodują jakby zabranie nam naszej mocy, a te piękne łodzie, które tutaj stoją, które mogą z powrotem nas zawieźć do naszej naturalnej przestrzeni, ludzie do nich nie wsiadają. Dlaczego tak jest? Nie wiedzą. Zobaczcie, że to samo mówi Jezus i Budda, tak? Dlatego to przytoczyłem, że to nie jest tak, że on mówi, Jezus, że ta brama jest wąska i mało kto przez nią przechodzi. Nie dlatego, że ona jest elitarna, absolutnie nie. A szeroka jest brama prowadząca jakby na zatracenie, mówi Jezus, i wielu ludzi przez nią przechodzi. To samo dotyczy łodzi, które wiozą nas w spokojny, naturalny sposób z powrotem do naszego świata. Albo łodzi, które ktoś ustawia na brzegu i proponuje nam podróż tak zwaną niebiańską. Wiedza żeńska jest bardzo, bardzo prosta. Mówi, tu jest przestrzeń, w której możesz odnaleźć szczęście. Skoncentruj się na tu i teraz, na tym, co piękne, pozytywne. Napełniaj świat swoimi pięknymi myślami, słowami, a przede wszystkim uczuciami. Nie uzdrawiaj świata i innych, dlatego że świat jest doskonały. Samo założenie pojęcia uzdrawiania zakłada niedoskonałość.
wiedza związana z Polinezją i ostatnia zasada, Pono, jest bardzo, bardzo podobna do taoistycznej zasady Wuwei. Czyli Pono, to słowo pierwotnie oznacza przywrócić czy wejść w naturalny porządek. Czy też tak jakby wejść, wpłynąć w naturalny porządek. Pono. Naturalny porządek, który płynie z pewnej przestrzeni po. Robisz to bez wysiłku. Im większy wysiłek podejmujesz, tym bardziej oddalasz się o pewnej przestrzeni po. Pono jest taką naturalną zasadą. Czyli to, co jest paradoksalne dla umysłu w taoizmie, działaj, nie działając. My ponosimy bardzo, bardzo dużo wysiłku i ktoś nas zachęca do wsiadania do tych łodzi niebiańskich. A więc to są wszystkie koncepcje, wszystkie religie, wszystkie dziwne rytuały religijne, społeczne, rytuały związane z ruchem New Age, rytuały związane z warsztatami psychologicznymi. Wszystko, co jest globalne, jest bardzo, bardzo zrytualizowane przez te łodzie niebiańskie. I dlaczego ludzie nie chcą uwierzyć, że masz moc? Ona jest w tobie, masz ją odnaleźć, nie musisz nigdzie biegać, chodzić, podejmować żadnego wysiłku. Jesteś doskonałą istotą. Do których łodzi najczęściej wsiadacie? Niebiańskich czy tych na oceanie? Łodzie niebiańskie są bardzo mocno związane z przestrzenią umysłu. Czyli my chętnie podróżujemy do przestrzeni umysłu. Jesteśmy zarzucani, ktoś nas łowi, tak jakby łowi nas. Jesteśmy zarzucani takimi koncepcjami, że tu, w ten sposób możesz coś osiągnąć. W zasadzie im bardziej działasz i angażujesz umysł, tym bardziej oddalasz się od przestrzeni po. Bogini Guli, jeśli mówiliśmy, że to, co jest siedmioma boginiami, to później przeszło w siedem zasad Kuny. To jedynie ta siódma zasada byłaby bardzo, bardzo nieadekwatna. Chodzi mi o to, że jeśli przeczytacie w książkach o Kunie tę siódmą zasadę, ona jest sformułowana różnie i w taki sposób dla ludzi trochę niezrozumiały. Taki bardziej może filozoficzny. Że skuteczność jest miarą prawdy. Jest to zasada, bo te poprzednie zasady idealnie jakby pasują do tego, co mówi ta energia żeńska. Natomiast ta zasada, nie wiem jak ona się zrobiła. I co to w ogóle oznacza, że skuteczność jest miarą prawdy? Ludzie, którzy zajmują się Huną, szczególnie ludzie Zachodu, oni to w ten sposób opisują, że jeśli coś robisz i to jest skuteczne, to jest prawdziwe. Energia żeńska, czy bogini Guli, bardzo, bardzo by się zdziwiła. Dlatego, że zobaczcie, że wiele, wiele ludzi, podejmując pewne działania, oni powiedzą, że dla nich to jest skuteczne. Natomiast bogini Guli by powiedziała, co to znaczy skuteczne. Skuteczne dla jakiej twojej części? I czy to, co jest dla ciebie skuteczne, jednocześnie jest jakby skuteczne dla całości. Rozumiecie to? Ta zasada ostatnia w takim kontekście późniejszej Kuny nie pasuje do tego, do Pono. Ona nie pasuje do Pono. To powiedzenie, że Pono oznacza, że skuteczność jest miarą prawdy, jest kompletnie nieadekwatne. Ja wam to opisałem tak, jak jest w siedmiu zasadach Kuny. No już mnie rozumiecie, tak? Akurat ta siódma zasada tu nie pasuje, dlatego że Pono to jest to, co później umysł zachodni zrobił jako Ho'oponopono. Jako robienie na zachodzie warsztatu Ho'oponopono. Jak możesz, czy można kogoś nauczyć miłości? Czy potrzebne są warsztaty, na których uczy się ludzi miłości? Tak to czujecie? Ho'oponopono oznacza tak naprawdę przywrócić naturalny porządek Pono. Gdzie? W sobie. Dlatego jest multum rzeczy, tak jak ta słynna książka, że niby ten Amerykanin się dowiedział, że tu siedział Hawajczyk i on nic nie robił, cały szpital psychiatryczny został uzdrowiony. No tak działa Pono. Jeśli ty wchodzisz w naturalny stan harmonii, to stosujesz tą zasadę, że
działasz, nie działając, tak? Wszystko zaczyna się dziać. Wszystko w twoim życiu dzieje się. Jeśli coś dzieje się w twoim życiu, to twoja energia jakby wpływa na otoczenie. Ktoś zaczyna z tym rezonować. Paradoksem jest to, że Muli powie, że im bardziej skupiasz się na świecie zewnętrznym, tym bardziej możesz tracić energię, bo nie jest to skupienie, nie odpowiada to w zasadzie, cała moc jest w tobie. Muli jest związana bardzo mocno z wielką, wielką tajemnicą kreacji. Ona pojawia się wszędzie na całej kuli ziemskiej. Muli, dosłowne jej tłumaczenie, takie w pierwotnym języku polinezyjskim, to jest ciemna albo czarna. Więc to jest, dotykamy tego aspektu energii ziemskiej, który wszędzie jest opisany jako czarna moc kobiety. Jej potężna, potężna siła. Na czym polega ta czarna moc kobiety? Więc to jest to, czego dotykają wszystkie kultury na całej planecie. Pokazują, że jakby tą szamanką czy wiedźmą staje się w momencie, kiedy odkrywa swoją czarną energię czy czarną moc. Ogólnie na czym ona polega? Na niesamowitej sile transformacji. Kobieta jest dlatego potencjalnie tak niesamowicie skonstruowana. Zobaczcie, że jeśli wy podróżujecie do swojego wnętrza i odkrywacie tajemnicę tego, co tutaj często nazywane jest kwiatem, bo jest dużo kwiatów, jakby tajemnicę serca, tak jak wszyscy ludzie, a wy dodatkowo odkrywacie tajemnicę muszli, czyli muszla jest związana z czym? Z waszym łonem. Zobaczcie, że słowo kanaloa, ono pierwotnie na Polinezji po prostu oznacza muszlę. To dlaczego kanaloa jest symbolem największej kreacji na Polinezji? Znacie trochę oko kanaloa? Zobaczcie, że oni pokazują, że oko kanaloa jest jakby nie tylko symbolem, ale że ono jest związane z kreacją wszystkiego. Ale oko, później to jest nazywane oko. Na początku nic takiego nie było. Było tylko powiedzenie, że kanaloa jest muszlą. I jakby z muszli idzie najwyższa kreacja. Z muszli, czyli skąd? W świecie fizycznym, tutaj, skąd idzie kreacja? Z łona kobiety. Więc wszystkie ludy o tym wiedziały, że serce bez miłości nic nie może zrobić. Czyli bez miłości do samej siebie nie możesz uaktywnić żadnej kreacji, żadnej. Możesz natomiast wtedy odwołać się do umysłu i wsiadać do takich łodzi niebiańskich. Albo dokładnie na Polinezji, to jest opisane tak, że w zasadzie cząstki ludzi, że niekoniecznie my wsiadamy do tej łodzi, a tak jakby przychodzą nasze cząstki i wsiadają do tych łodzi i te łodzie zabierają gdzieś nasze cząstki. Czyli to oznacza, że tak jakby my wykonując pewne czynności, procesy, robiąc coś dla uzdrowienia świata, dla innych i tak dalej, że nie zdajemy sobie sprawy, że możemy być wciągani w pewną grę. Kiedy te łodzie się oddalają, to jest tak jakby pytanie, gdzie są części mojej duszy w Europie? Czy tutaj pytanie, gdzie jest moja mana? Czy ktoś mi zabrał moją moc? Czy pozwalacie na to, żeby ktoś wam zabierał moc? Ale linia żeńska pokazuje, że możesz bardzo szybko ją przywrócić. Czy moc, tajemnica czarnej energii jest związana z tym, że kreacja w świecie fizycznym płynie z łona kobiety? No tak, dlatego że łono jest miejscem, które rodzi. Co może rodzić łono? No, rodzi przede wszystkim życie fizyczne. Ale czy oprócz życia fizycznego łono coś może rodzić? Może coś rodzić czy nie? Potężne, potężne energie. Energie światła, które transformują rzeczywistość. Dlatego linia żeńska zawsze mówi, że nie koncentruj się na cierpieniu na tym świecie, czy na własnym cierpieniu, dlatego że czujecie to, że wtedy dajesz temu energię. Jeśli dajesz temu energię, to je zasilasz. Nie można też, linia żeńska nie mówi, że tego nie ma, że masz się odwrócić od tego i żyć swoim życiem. Absolutnie nie.
linia żeńska jest, pokazuje, jak my możemy przekształcać, czy takie mądre jest słowo, transformować rzeczywistość. A więc kobieta nigdy nie odwraca się od cierpienia, absolutnie. Linia żeńska. Natomiast ona nie daje temu energii. Co powiem wam, że nie jest łatwe, że nie jest łatwe. Że ludzie, którzy obserwują, czy wchodzą w cierpienie, dlatego na Polinezji też jakby bogini Wuli, ona jakby przypomina nam, bo w linii żeńskiej nie ma nauki. Co możesz zrobić, kiedy spotykasz się z cierpieniem, czy z bólem? Co robicie, jak widzicie, że niekoniecznie wy cierpicie, ale ktoś cierpi? Co robicie wtedy? Jeśli my jesteśmy zarzucani w media, cierpieniem, przemocą i tak dalej, to my obserwując to możemy przyjąć pewną postawę. Czy my ją przyjmujemy oglądając telewizję. Czyli to może być albo postawa takiego buntu, czy złości, czy takiego nieakceptacji tego, co się dzieje, ale takiej nieakceptacji, która przechodzi w złość. Albo może być taka postawa, że zaczynasz cierpieć, odczuwać. Czyli to, co jest słowem, z którym, jakby tłumacząc na polski, z którym spotykało się wiele kultur. Czyli bogini Wuli na przykład, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ona będzie mówić o tym, co mówią wszyscy, o współczuciu. Ale samo słowo współczucie może nas wprowadzać bardzo, bardzo dużą pomyłkę czy błąd. Dlatego, że wiecie, że na wschodzie, szczególnie w Japonii, ludzie analizując buddyzm, szczególnie jego dalekowschodnią odmianę, czyli buddyzm Zen, napisali tomy książek, tomy, zobaczcie, co robi umysł zachodni, na jedno pojęcie, współczucie. Dlatego, że wszyscy zaczęli analizować, co miał na myśli, naprawdę na myśli, cudownie, Budda mówiąc o współczuciu. W zasadzie tu można się odwołać tylko i wyłącznie do Kubusia Puchatka. Dlatego, że jak Jasiaczek pyta, Kubusiu, jak się pisze słowo miłość? Słowa miłość się nie pisze, słowo miłość się czuje. Aha, dziękuję. Natomiast my się zastanawiamy, jak to zrobić, jak tamto i to. Bądź tu i teraz. Ale zawsze, kiedy coś się dzieje, skup się, jaką temu dajesz energię. W uproszczeniu, jakby w alchemii wewnętrznej, to jest to. Nie jest ważne, co cię spotyka, czy co cię spotkało. To nie jest nieistotne, to jest gra. Ważne jest to, jak na to reagujesz. Dlatego, że twoja reakcja zmienia rzeczywistość. Ona wpierw wpływa na twoje wewnętrzne pole, na krew, która no już jakby nie ma w pewnym sensie czasu. Wielka tajemnica Polinezji. Ja na przykład pierwszy raz mocno zetknąłem się z niesamowitą tradycją krwi menstruacyjnej. Ona jest najpiękniej opisana na Polinezji, nie wiem czy wiecie. Dążę do tego, że zobaczcie, że my poprzez pewien swój stan wpływamy na funkcję na przykład swojej krwi. Co to znaczy, że kobieta może wszystko transformować? Zależy, jaką ma postawę, obserwując cierpienie. Czy pamiętajcie też, że poruszanie się na strzałce czasu może generować energię. My tracimy energię, dlatego że kobieta, jako ona mówi, że jest matką, tak? Jako odbicie pramatki, ona może się martwić. Generalnie kobieta często martwi się o swoje dzieci, a później martwi się o swoje wnuki. Czyli generalnie kobieta o wszystko się martwi. Ona się martwi, tak? Mówiąc delikatnie, jakby wszystkie te boginie by przyszły do nas, uśmiechnęły się, by powiedziały, nie rób tego. Dlatego, że po polsku w ogóle ze staropolskiego, nie wiem czy wiecie skąd pochodzi słowo martwić się. Ono ze staropolskiego oznacza czynić martwym. Jeśli się martwisz, to jakby coś byśmy czynili martwym, jakby coś umierało. Czy łatwo jest przyjąć inną postawę,
na co dzień, niezależnie co się wydarza, że skupiasz się na sobie, mówisz sobie, przecież teraz jest moment mojej kreacji. Teraz jakby wpływam na to, co jest strzałką czasu. Bogini Uli jakby mówi bardzo, bardzo dużo o tym, co jest kreacją, czyli ona jakby podsumowuje to, co mówiliśmy cały czas. Bądź tu i teraz. Nie daj się prowokować. Oddychaj, oddychaj, oddychaj. Jeśli coś się dzieje, oddychaj, oddychaj, oddychaj. I daj sobie i temu, co się dzieje, inną energię. Dlatego uporządkuj dzień i otwórz bramy nocy przed zachodem słońca. Nie musisz koniecznie rozmawiać z tymi ludźmi, z którymi wchodziłaś w konflikt, dlatego że oni mogą mieć bardzo mocną taką postawę ego czy agresji. Ale przyjdź, tak jak oni nad ocean, uporządkuj w sobie swój dzień. Poczuj. Czy możesz teraz poczuć do tych ludzi coś innego? Niekoniecznie miłość, bo to jest bardzo mocne. Zawsze jeśli mieliśmy z kimś konflikt, nie można z tym zasnąć. Dlatego, że noc jest następną tajemnicą Polinezji. Tak? Kiedy otwierają się wrota nocy, a noc jest związana, tak jak czerń, z boginią Uli. W nocy możesz nieświadomie kreować. Czy jeśli z tym zasypiasz, możesz otwierać różne bramy. Jeśli zasypiasz ze zmartwieniem, z bólem, z jakąś tęsknotą, czy w jakimś konflikcie z kimś, no to ty zaśniesz, a twoja energia zaczyna otwierać pewne bramy. Na prostej zasadzie, takiej bardzo, bardzo uproszczonej, można powiedzieć, podobne przyciąga podobność. W nocy zaczynasz otwierać różne portale. A jeśli zaczniesz w spokoju, w harmonii, pogodnie, z taką miłością do siebie, swojego ciała, z taką zasadą prostą, okej, nic do nikogo nie ma. Mój dzień został uporządkowany, mogę przejść w fazę nocy. Dla was kobiet jest to szczególnie ważny moment. Czyli powracając do największej tajemnicy bogini Uli. Co to jest ta czarna energia? Skąd ona się bierze? Co powoduje czarna energia? Czarna energia, ona dla umysłu jest paradoksem. Niektórzy, którzy zajmują się alchemią wewnętrzną, czasami próbują to przyrównać do czarnej dziury w kosmosie. Do końca na pewno tak nie jest, ale astrofizycy, zobaczcie, zawsze mówili, czy w powieściach science fiction jest coś takiego, że jak leci statek i zbliża się do czarnej dziury, to dla niego to jest niebezpieczne, tak? Dlatego, że czarna dziura może go wessać. Natomiast astrofizycy zawsze się zastanawiali, no okej, okay, nawet jak ten statek zostanie wessany, to co dzieje się dalej? W latach 80. powstała niesamowita koncepcja w astrofizyce, że oni stwierdzili, że po drugiej stronie czarnej dziury jest biała dziura. To znaczy, jeśli tu jest coś czarnego, co ma niesamowicie mocny wir implozyjny, to jakby statek, który by wszedł to, to nie wiadomo, czy tak naprawdę on ulegnie anihilacji, czyli rozpadowi. Ci ludzie, którzy tam są, przestaną żyć, czy wręcz przeciwnie. Czy oni jakby wchodząc, jeśli wciągnięci zostaną w pełną przestrzeń, to naraz wypłyną w innym miejscu. W jakim? W domu. W domu. Czy to jest tak, że kobieta posiada w sobie tajemnicę? Zresztą czarna dziura, po pierwsze, ona, tylko na razie tego nie róbcie jako kobiety tutaj, to uważaj, że macie taką moc. Zobaczcie, że Uli dla czarnej Madonny, to co jest we Francji czarną Madonną, czy dla Kali, której później Hindusi już nie rozumieli. Kompletnie nie rozumieli, dlatego że Uli dotyka, tak jak wczorajsza bogini Kapo dotykała tajemnicy czasu, to Uli już zdradza sekret nieśmiertelności. Ona pokazuje, że nie ma śmierci. Że jakby bogowie prowokują cię do takiej koncepcji, że istnieje śmierć, która wzbudza na przykład lęk.
co powoduje czarna energia, gdzie ona jest właśnie, ta czarna energia. Ona powoduje to, że zarówno Kali, Maria Magdalena jako czarna, tak jako czarna. To z czym upiornie, z czym wiecie co, paradoksalnie i bardzo śmiesznie walczy Kościół do dzisiaj w Europie, że jak oni gdzieś odkrywają posążek czarnej Madonny w katedrach i tak dalej, to ich to denerwuje. Dlatego to, co zrobiono z katedrą w Chartres, przyprawiło mnie o ból w sercu, ale później pchnąłem się w moją kochaną głowę i powiedziałem, nie możesz odczuwać bólu, bo zasilasz to, co robią. Więc Kościół czasami wyrał szczotkę ryżową, mydło i szorował te posążki czarnej Madonny, chcąc je wybielić, bo Matka Boska nie może być czarna. Nie, to jest związane głębiej z tym, że ktoś ciągle nie chce, aby kobieta była czarna. Nie chce. Co jest związane z tajemnicą waszej czerni? Gdzie jest wasza czarna energia? Jak ona powstaje? Paradoksalnie ona powstaje z bieli, z czystości. Czyli jeśli kobieta w jakikolwiek sposób poczuje się nieczysta, to ona nie może kreować czarnej energii. Jeśli kobieta jest bardzo mocno doświadczana w świecie patriarchalnym i doświadczane często jest jej łono, to jeśli łono traci, jest jakby zranione, nie tylko fizycznie, ale energetycznie. Kobieta nie może być wytwarzać czarnej energii. Pierwsza miesiączka tutaj, na Polinezji, to jest największe święto. W zasadzie można w mitach polinezyjskich bardzo mocno doszukać się. Kto przekazał ludziom tajemnicę krwi menstruacyjnej. Co oni na przykład zawsze robili na Polinezji z krwią menstruacyjną. Natomiast jeśli dziewczynka, wy jako dziewczynka, poczułyście, że to jest jakiś dyskomfort, czy to jest nieczyste, czy niehigieniczne, to nie możecie wzbudzić czarnej energii. Czyli to, co kobieta odczuwa do siebie jako całości, a szczególnie do swojego łona i to, co robi ze swoim łonem, może powodować to, że ona nie może później stworzyć w swoim łonie czegoś, co jest nazywane czarną energią. Ta czarna energia ma taką siłę, że cokolwiek kobieta przyjmie, to tak jak czarna i biała dzioja w astrofizyce. Jest to transformowane w światło. Ona może wszystko przyjmować do siebie, dlatego Kali, czy czarna Madonna, czy Uli, to jest paradoks, że ona nie tylko mówi, cóż, cierpienie, ból, okej. Ja nie daję temu energii, ale jako Uli kobieta mówi, ja tą całą energię mogę wchłonąć i przetransformować. Rozumiecie, co ja mówię? Dlatego kobieta cały czas jest niszczona. Dlatego, że ona jako czarna Madonna, Kali czy Guli, ona może transformować wszystko w światło. I transformując światło, dlatego jakby w alchemii wewnętrznej, europejskiej, kobieta, która poznała tajemnicę czerni, ona jest bardzo, bardzo niebezpieczna. Dlatego, że ona zaczyna transformować bardzo niskie energie, których jest bardzo dużo, ma tak olbrzymią moc. Czy ta wiedza jest znana dzisiaj kobietom? Nie, absolutnie nie. Ale pamiętajcie, że czarna energia powstaje z białej. Dlatego jeśli łono jest czyste, albo jeszcze jest inny paradoks, które na Polinezji jest opisane, związane z krwią menstruacyjną. Że paradoksem dla umysłu jest to, że kobieta, tylko dziewica może mieć czarną energię. Tylko dziewica. Zobaczcie, dlatego Kościół bardzo dziwnie to zamieniał,
ale jakbyśmy się zetknęli z takim nuetem na Polinezji, czy nuetem Uli, który to był bardzo silny. Jeśli kogo, ja nie wiem, nawet Hawajczycy, Indianie, czy ludzie Syberii, oni mówią, my też zatraciliśmy mądrość swoich kultur. Wiecie, o co chodzi? Że ja się spotkałem z Indianinem Hopi, czy z takim Indianinem, który pochodził z Majów. I on mówi do ludzi, my zatraciliśmy mądrość kultur etnicznych. Ludzie zachłystują się książkami o Majach, czy o Indianach Hopi. On mówi, my sami już nie wiemy, jaka była pierwotna tradycja. Ona była niszczona, niszczona, niszczona. I nasze ludy ciągle są niszczone, niszczone, niszczone. Tak samo na Hawajach. Tradycja Uli jest bardzo, bardzo taka mocna, dlatego że ta siła, zobaczcie, że siła kobiety jest w stanie utrzymywać nadal planetę w harmonii, mimo koszmarnych rzeczy, które robimy jako ludzie. Rozumiecie to? Zobaczcie, że wystarczy kilka kobiet na planecie, które są połączone ze swoją czarną energią i one utrzymują razem ze światem przyrody pewną równowagę i harmonię. Jeśli my, powiedzmy, żyjemy wiele, wiele razy, już nie chcę wchodzić w takie dyskusje. My to znaczy kto? Kto? My to znaczy kto? Ludzie, którzy stosują tak zwany regressing, nie rozumieją tego. Dlatego, że oni posługują się umysłem, zdecydowanie. My to znaczy kto? Dlatego Budda na przykład dawał paradoksalne odpowiedzi. Paradoksalne. Których uczniowie nie rozumieli. Oni go pytali o inkarnację. Zobaczcie, że jeśli byśmy dotarli do tekstów Buddy, to on zawsze odpowiadał tak samo. Jeśli pytano go, czy istnieje karma, on mówi tak i nie. Co to jest za odpowiedź? Żadna. Tak. Czy istnieje reinkarnacja? Tak i nie. Ojej, oni mieli zagwozdkę uczniowie Buddy. No nie śmieli mu powiedzieć wprost do mistrza, mistrzu, albo nic nie wiesz, tylko udajesz mistrza, albo... I mogli gadać za plecami. No, czy istnieje karma? Tak i nie. Na wschodzie pułapką jest karma. Dlaczego Budda tak odpowiadał? Bo ona istnieje tylko w umyśle. Tylko w umyśle. Czy istnieje reinkarnacja? To jakby dopytać tych, którzy widzieli, to zobaczcie, że to tak samo jest tutaj. My nie zdajemy sobie, dlatego że ta jakby mądrość Polinezji została bardzo mocno wykasowana, czy ona została przedstawiona w inny sposób. Ale zawsze jest pytanie, no jeśli jest inkarnacja, to o co pytasz? O jaką część, która inkarnuje? O jaką część pytasz? Co inkarnuje? Dlatego Budda na początku po takim kazaniu w Benares, tak samo jest tutaj, że ludzie wsiadają do niebiańskich łodzi, a jak im powiesz, słuchaj, tu są cudowne łodzie, które mogą się od razu zawieźć do przestrzeni po, to ludzie do nich nie wsiadają. No co inkarnuje? Jeśli jest coś, to co inkarnuje? Albo jest inne pytanie, zupełnie inne pytanie. W jakiej rzeczywistości jest reinkarnacja? To jest niesamowite. No w jakiej rzeczywistości? Czyli Budda mówi, tak, istnieje koło samsary. Tylko wiecie, w jakiej rzeczywistości? Iluzji. Czujecie to, czy nie? Można się bawić cały czas w iluzję. Jasne. Czy poza iluzją istnieje reinkarnacja? Po co to jest? O co w ogóle pytasz? Jesteś czystym światłem, które ma odzyskać wolną wolę. I wtedy jakby wszystko ustaje. Ty o wszystkim decydujesz, tak? Natomiast ciąg przyczynowo-skutkowy jest kompletną pułapką iluzją. Że ludzie podejmując pewne terapie nie rozumieją, że nadal wytwarzają ciąg przyczynowo-skutkowy. Że coś zaczyna determinować ciebie. Ty niepotrzebnie też zaczynasz determinować innych ludzi. Więc wracając do Uli, ona by powiedziała to samo, że tak naprawdę istnieje wieczność. Wieczność. Istnieje wieczne tu i teraz. Natomiast kiedy wchodzisz w koncepcję czasu, czyli na przykład
to wchodzisz w iluzję. Istnieje coś, co jest wiecznością. To istnieje także tutaj. Wieczność jest... Co to znaczy wieczność? My znów tego nie rozumiemy poprzez umysł. Ale żeby tego nie komplikować. Uli mówi, że jeśli chcesz odzyskać największą moc, czyli to, co jest największą postacią many, to potężna energia jest w tej przestrzeni, którą nazywa się po. Jakby Uli pokazuje, że staraj się podróżować, czy bardzo często powracać do takiej przestrzeni po i tam kumulować bardzo, bardzo potężną energię. Dlatego w każdej tradycji, szczególnie w linii żeńskiej, jest opisane coś, co nazywane jest podróżą. To, co na wschodzie jest medytacją, to tu jest podróżą. I dla ułatwienia ludziom to jest opisane tak jak baśniowa podróż. My po tym tak zwanym wykładzie zaproponuję Wam taką podróż do przestrzeni po. Tą klasyczną, przepiękną, polinezyjską podróż do przestrzeni po. Wy możecie tam często podróżować, każdy, żeby nasycać się potężną, życiodajną energią. Przestrzeń po jest poza kontrolą. Podróż do przestrzeni po odbywa się, ponieważ oni żyli nad oceanem. Wiadomo, że podróż odbywa się poprzez podróż na ocean. I później na oceanie poprzez taką wyspę, w której podróżujesz poprzez takie groty, czy gdzieś na dnie oceanu, albo pod dnem oceanu, w tych tradycjach jest ten świat po, tak? Jest świat po. Czy to jest tylko przenośnia, czy tak jest naprawdę? Patrzcie, że przestrzeń po jest jakby poza kontrolą. Jest coś takiego, że w tradycji polinezyjskiej oni powiedzą, że jak wypłyniesz, tak jakby niby wyobraźni, łódką na ocean, odnajdziesz wyspę. Jeśli na nią spojrzysz z góry, ona ma kształt vesiki, czyli łona. Tak? Że podróż do przestrzeni po dla kobiet, w zasadzie, no już nie będę komplikował, dla mężczyzn jest inna tylko podróż. Czyli płyniesz łodzią na ocean. Co symbolizuje ocean? Gdzie płyniesz? Wysiadasz na wyspie, jeśli spojrzałabyś na nią z góry, ona jest vesiką, tak? Jest idealną vesiką. Na tej wyspie jest jakby taka jaskinia. I pamiętajcie, że jesteście w podróży baśniowej. Zobaczcie, że są jakby takie też groty wypełnione wodą, tak? Wszędzie są takie groty. Że w Europie takie groty były zawsze miejscem tajemniczym. Albo takie groty, w których są jeziora. To w Europie, tak jak Katarzy, że oni mieli groty, w których były jeziora. I oni tam jakby dokonywali takich najwyższych inicjacji, że podróżowali do królestwa, do tego świata, który oni uważali, że opisywał Jezus i Maria Magdalena. Ale zobaczcie, że Jezus ciągle to powtarzał, że królestwo, on mówił do ludzi, królestwo jest w was. Nawet w Ewangeliach kanonicznych uznanych przez Kościół Jezus cały czas mówi, że królestwo jest w was. Dlaczego ludzie szukają go poza nami, poza sobą? Czyli jeśli odnajdziecie tą wyspę, tam jest taka jaskinia i przy pomocy delfinów i innych istot w tej podróży polinezyjskiej wy będziecie jakby, bo jesteście w baśni, czyli nie obawiajcie się tego. Żeby jakby tak jak zanurkujecie, to pojawi się coraz więcej delfinów, a później pojawią się inne istoty. I one są podobne do syren. Czy syreny są istotami bajkowymi i baśniowymi, czy istnieją naprawdę? Im głębiej podróżujesz w tej,
przez tą jaskinię jakby, tak jakby do dna oceanu, to tym więcej zacznie pojawiać się innych istot. Dlaczego? Chcecie taką podróż prawdziwą do przestrzeni po? Dlatego, że w pewnym momencie pojawi się czarny wir. Pozwólcie sobie na odczucie czarnego wiru. Czyli ludzie, nasz umysł, nie chodzi o to, że on się boi. On doskonale wie, że kiedy on wejdzie w czarny wir, to wiecie, co się może stać z umysłem na chwilę? Z umysłem. Wiecie, co się dzieje z umysłem? Rozpada się na szczęty. Dlatego on robi wszystko, żebyśmy my bali się czerni. Czy nie podróżowali przez czerń, a tym bardziej przez czarne wiry. Dlatego towarzyszą ci pewne istoty. One są pokazane na takim filmie, mnie to zaskoczyło. Nie pamiętam, jak ten film się nazywa. Według mnie nazywa się Głębian, ale kiedyś próbując go odszukać, nie odszukałem go. To jest taki film niby, że naukowcy schodzą batyskafem coraz głębiej, głębiej, głębiej. Jeden z nich, tam tracąc przytomność, bo już to ciśnienie i tak dalej, nagle pojawiają się cudowne, świetliste istoty na dnie oceanu. I one jakby go ratują. To jest ciekawe, że dokładnie, bardzo dokładnie pokazane są te istoty. Czyli te istoty towarzyszą tutaj, w tej podróży do przestrzeni po, no, żeby cię wesprzeć. Jasne, że my tu jesteśmy, no, warunki są nieco trudne, bo tu są ludzie i tak dalej, ale na ludzie. Też sobie zapamiętajcie tą podróż. W momencie, kiedy dasz się wciągnąć w czarny wir, to raptem chodzisz do domu, wracasz do domu. Czyli raptem pojawia się niezwykłe światło. Tak jakby na dnie oceanu, pod dnem oceanu. Raptem jesteś w cudownej przestrzeni. Tej, która nazywana jest po. Czy to jest to samo, co Gaja? Nie wiem, pojęcia nie mam. Jesteś w pewnej przestrzeni, w której kobieta jakby może nasycać się niesamowitą energią. W przestrzeni po, ja wam to później będę mówił na końcu, tak? No, to jest przestrzeń nie do opisania. To jest przestrzeń czystej miłości, ale jest to bardzo, bardzo potężna przestrzeń radości. Dlatego ktoś, kto przebywał tutaj, jakby AO, czyli w Matrixie, on też często udawał się do przestrzeni po, żeby naenergetyzować się cudowną, cudowną energią. On jakby przychodząc tutaj miał siłę czy moc, tak? Miał moc. Że cokolwiek płynęło z zewnątrz, nie miało na niego wpływu. Podróż jakby przez taką grotę czy jaskinię, do której nurkuje się głębiej, 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 jest podobna do europejskiej podróży przez studnię. Dlatego, że we wtajemniczeniach europejskich czy w bajkach wejściem do tego świata, no baśniowego świata, w którym jest szczęście, radość, światło, to często jest przez studnię. To jest ciekawe, że w skrócie, jak szukasz słowa, jak szukasz pewnych słów w słowniku hawajskim, to generalnie w skrócie mówi się, że nasza droga jako ludzi jest pół Hawaii, czyli drogą serca. Ale tak naprawdę to słowo jest o wiele dłuższe, droga serca. Jak klikniesz pół Hawaii, to po hawajsku może wyskoczyć ci studio. Niesamowite, że jak dodasz jakieś słowo, to będzie droga serca, a jak powiesz pół Hawaii, to jest studnia. Studnia jest potężnym symbolem. Zresztą ona jest symbolem bardzo, bardzo żeńskim, studnia. Dlaczego wiele ludów podróżuje przez studnię? Dosłownie przez studnię, że oni jakby, czy też fizycznie, zobaczcie, dlaczego w Europie są tak zwane święte studnie. Na przykład cała katedra w Szarek jest budowana na studni, drugi. Że wpierw było źródło, później była studnia. Oni wybudowali studnię. Templariusze zapytali ich, czy mogą w tym miejscu jakby uhonorować kobietę, czy energię żeńską, jako studnię. Co mało kto wie, zwiedzając katedrę w Szarec, że